Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu, na seminarium Podejście Empowerment w pomocy społecznej. Ja się nazywam Bogdan Skrzypczak, reprezentuję Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, czyli organizację, w której siedzibie się znajdujemy, ale też organizację, która zaangażowana jest w projekt systemowy DEN18 Standardy w pomocy społecznej. Jestem też jednym z inicjatorów takiej grupy eksperckiej, która nazywa się Forum Empowerment, o czym za chwilę słów kilka. Powiedziałem, że CAL jest zaangażowany w projekt Standardy w pomocy społecznej. Duży projekt systemowy, takich projektów też jest więcej, które mają na celu wypracowanie rozwiązań, które będą modernizowały polską pomoc społeczną, szerzej politykę społeczną. Od kilku lat w różnych gremiach eksperckich, w gronach praktyków, no nie tylko rozmawiamy, ale w różny sposób eksperymentujemy nad konkretnymi bardzo rozwiązaniami, które mają zmienić polską pomoc społeczną, jej jakość pracy. Tych doświadczeń jest bardzo dużo. Jesteśmy teraz wszyscy na etapie podsumowywania, próby usystematyzowania tego i wprowadzenia do rozwiązań strategicznych do systemu prawnego. Wiemy, że to jest niełatwe, ale zauważyliśmy też jeszcze jeden aspekt sprawy. Otóż szukamy teraz pewnego zwornika, pewnego wspólnego mianownika, który wyznaczałby nowe kierunki, czy współczesne kierunki pomocy społecznej, czy szerzej polityki społecznej. Szukając tego zwornika, dyskutując w gronie ludzi zaangażowanych w projekt 1.18, doszliśmy do wniosku, że tym pojęciem, które być może łączy, nawet nie być może, nam się wydaje, że na pewno łączy te różne nurty związane z modernizacją pomocy społecznej, jest słowo empowerment. Obce słowo, ale dla fachowców na tej sali dobrze znane. Wybraliśmy być może je także dlatego, że ono jest taką kategorią pulsującą, zmieniającą się i w tej chwili jest chyba na nowo odczytywane. Podmiotowość, sprawstwo, o tym dzisiaj będziemy mówić, wydaje się ważne i dla tych osób, społeczności, którym chcemy pomóc i dla tych, którzy ten system tworzą, a więc dla jednych i drugich, dla usługodawców, usługobiorców. I o tym chcielibyśmy porozmawiać. Wokół projektu 1.18 zawiązała się, jak wspomniałem, pewna grupa ludzi, którzy widzą potrzebę właśnie pogłębionej dyskusji na temat empowermentu, na temat właśnie strategicznych kierunków rozwoju pomocy społecznej. Grupa nazwała się w związku z tym, że wybraliśmy to słowo jako kluczowe, Forum Współpracy Empowerment. Powstało w ramach projektu pismo, większość Państwa pewnie zna, Empowerment o polityce aktywnej integracji, a więc jest to periodyk, który ma służyć refleksji, debacie o kierunkach polityki, rozwoju polityki społecznej. No ale idziemy dalej. Chcemy tą debatę nie tylko prowadzić w piśmie, ale także prowadzić z różnymi środowiskami kluczowymi dla zmian w pomocy społecznej. Po takiej debacie zastanowiliśmy się, no, z kim prowadzić tę rozmowę. Uznaliśmy, że bardzo ważnym sojusznikiem w takiej debacie, rozmowie będzie Rada Pomocy Społecznej, a więc która nowa kadencja właśnie zaczęła się Rady Pomocy Społecznej, więc pewne nowe otwarcie. Wydaje się, że to ciało społeczne, które umocowane jest przy ministrze pracy i polityki społecznej, może być no, ważnym partnerem, ważnym głosem, ważnym miejscem debaty o zmianach w polityce społecznej. Stąd pomysł, aby spotkać się, aby wspólnie Forum Empowerment i Rada Pomocy Społecznej, żebyśmy razem zorganizowali cykl spotkań, które mają mieć charakter no, takiej pogłębionej refleksji, ale tej strategicznej refleksji na temat zmian, kierunku zmian w pomocy społecznej. Pomysł jest taki, żebyśmy, no, po pierwsze, Rada Pomocy Społecznej bardzo pozytywnie zareagowała na tą propozycję ze strony empowermentu, więc pierwszy sukces był.
i szybko przystąpiliśmy do działania. Pierwsze spotkanie dzisiejsze i zaplanowane jest kolejne 7 kwietnia i ważny pewnego rodzaju finał, podsumowanie prac to pod koniec maja konferencja, która ma podsumować projekt 1.18, ale w takim pomyśle, który się rodzi w trakcie naszych spotkań jest taka myśl, żeby to nie było, to było podsumowanie z jednej strony, z drugiej strony otwarcie takiej no właśnie strategicznej debaty dalszej o tym, jak się pomoc społeczna w Polsce ma zmieniać. No i Rada Pomocy Społecznej i środowisko Empowerment podjęło się takiej roli organizatora debaty merytorycznej na ten temat. Zaprosiliśmy przedstawicieli Rady Pomocy Społecznej, przedstawicieli projektów realizowanych w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także kluczowe organizacje w Polsce, które się o charakterze raczej sieciowym, które zajmują się różnymi segmentami pomocy społecznej do tej debaty. Muszę powiedzieć, że zostało to bardzo dobrze odebrane. Obecność Państwa na tej sali świadczy o tym, że część osób aktywnie chce się zaangażować w tę dyskusję. Kluczowa jest podmiotowość, poczucie sprawstwa i tych, których wspieramy, klientów pomocy społecznej, a także służb społecznych. Czasami być może nawet to drugie jest ważniejsze, bo okazuje się, badania Instytutu Spraw Publicznych pokazują, że rosną kompetencje, umiejętności pracowników socjalnych, ale nadal niesamowicie niskie jest poczucie sprawstwa. A więc jak służby społeczne mają tchnąć to sprawstwo i tą podmiotowość w klientów, kiedy sami nie mają poczucia, że coś od nich zależy. No jest tu jakaś potężny problem i pewnie te wszystkie organizacyjne, narzędziowe, metodyczne rozwiązania niczego nie zmienią, jak się nie zmieni ta relacja. Współczesna polityka jest oparta o relacje, o podmiotowość, o takie poczucie sprawstwa. Jeżeli tego nie będzie, to no, w moim odczuciu zmiana będzie bardzo ograniczona. I z tym strategicznym tematem mamy się dzisiaj zmierzyć. Spotkamy się po pewnym wprowadzeniu w dwóch podgrupach. To, jak powiedziałem, jest spotkanie robocze, które ma przybliżyć pewne kluczowe wątki po to, żeby pracować dalej. Kalendarium jest takie, że 7 kwietnia spotykamy się ponownie. Mam nadzieję, że w tym gronie być może jeszcze dojdą nowe osoby. Teraz bym poprosił pana Macieja Żywno, przedstawiciela Rady Pomocy Społecznej, żeby potwierdził moje słowa, czy na pewno Rada Pomocy chce współpracować i jakie ma plany i dlaczego się angażuje w tę inicjatywę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nic nie potwierdzam. A tak poważnie, faktycznie jak prezes Skrzypczak zauważył, Rada Pomocy tylko co powstała, więc jesteśmy na etapie tej kolejnej kadencji swoistego rodzaju tworzenia się, a przy okazji wręcz poznania się i zakładania tematów, którymi chcemy się zająć, nie tylko ze względu na obszar, który zostanie nam przekazany przez ministra pracy i polityki społecznej, którego organem opiniującym i doradczym jesteśmy. To oznacza, Szanowni Państwo, że jest duża otwartość, bo po samym zaproszeniu do spotkania i do współpracy z tym nurtem Empowerment nie pojawił się ani jeden głos negujący ze strony członków Rady, a zatem oznacza to duże zaciekawienie, duże spojrzenie na to, jako też element, o którym będziemy pewnie dyskutowali, a od samej Rady zależy, czy będzie zajmowała się wyłącznie opiniowaniem aktów prawnych, czy też podejmowała dyskusję nie dokumentalną, a merytoryczną, związaną z określonymi obszarami. Zatem duże zainteresowanie, duże zaciekawienie, duża chęć uczestniczenia w debacie i myślę, że w związku z tym, że nie reprezentujemy ministra pracy i polityki społecznej, a swoje instytucje, swoje regiony w Radzie Pomocy Społecznej, ten głos, który nawet w obrębie samej Rady wielokrotnie nas będzie różnił, różni i mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest elementem, który daje jakąś dobrą jakość do proponowania określonych rozwiązań dla ministra, że jednym z tych elementów debaty będzie empowerment i to podejście do pomocy społecznej przez pryzmat i profilaktyki społecznej i właśnie empowermentu i właśnie takiego
chciałoby się powiedzieć, świeżego podejścia, które da nam wszystkim nowe otwarcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w żywym miejscu społecznym. Tutaj obok są mamy z dziećmi, będzie pewnie słychać różne rozmowy, dialogi rodzinne, ale uważamy, że to nie przeszkadza, że właśnie o polityce i pomocy społecznej dobrze jest rozmawiać w takich miejscach, gdzie dzieje się to na bieżąco. O przybliżenie tej formuły pracy i jakichś wątków poproszę pana doktora Marka Rymsze. Naszym też zadaniem, które ma stanowić taki rodzaj porozumienia ideowo-merytorycznego, jest coś, co tak roboczo nazywamy sobie manifestem empowerment, czyli pewnym takim spisanym stanowiskiem, które pokazuje, dlaczego empowerment i jaki empowerment. My tego jeszcze nie mamy, bo tak naprawdę te nasze spotkania służą, że tak powiem, złapaniu takiej formuły, która będzie maksymalnie treściwa i można powiedzieć jakby stwarzająca pewien konsens nie tylko z naszej strony jako inicjatorów, ale także uczestników. Więc ja powiem kilka słów o tym, co my jakby w tej chwili mamy, że tak powiem, zsumowane i w jaki sposób chcemy się posunąć kawałek dalej dzięki dzisiejszym dwóm spotkaniom w grupach. Więc powiem o takich trzech kwestiach, po prostu czym jest tak zasada empowerment, w jaki sposób jej się operacjonalizuje w szeroko rozumianej pomocy społecznej, obejmującej nie tylko to, co publiczne, ale także to, co społeczne, obywatelskie, pozarządowe i pewne takie konteksty stosowania zasady empowerment, jeśli chodzi o służby społeczne, również wliczając w to problematykę pracy socjalnej. I tak króciutko, znaczy jeśli mówimy o empowerment, to zawsze mamy z tyłu głowy po pierwsze upodmiotowienie, że ci, którzy są objęci tym terminem, mają się stawiać no bardziej właśnie nie tyle jakimiś przedmiotami jakiegoś oddziaływania, tylko no, mają się czuć bardziej tym, kim są, prawda? Czyli się tak, można powiedzieć, w ten sposób wzmacnić. Po drugie chodzi o aktywność. Tutaj jakby w empowerment chodzi o to, że ktoś, kto jest bierny, żeby stawał się bardziej aktywny. Tak żeśmy to sobie wpisali na naszą taką ulotkę, a z kolei w takim podręczniku, który wydajemy w Instytucie Spraw Publicznych, tam podkreśliliśmy oprócz tej podmiotowości także po prostu potencjał sprawstwa, czyli to uaktywnienie, to upodmiotowienie jakby no przekłada się na poczucie, że ode mnie zależy, że ja faktycznie wpływam na to, co mnie dotyczy i tego, co się wokół mnie dzieje. Uważamy, że to nasze podejście jest zgodne z taką kluczową wartością polityki społecznej, jaką jest godność ludzi, każdego człowieka, także adresatów wsparcia, ale także tych, co wspierają. I po drugie, uważamy, że jest to zgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości, to znaczy takiej formy interwencji czy państwa, jego służb, czy wszystkich innych, które na dłuższą metę powoduje, że ta interwencja jest mniej potrzebna, że wyzwalają się pewne siły sprawcze samych zainteresowanych i że się im tych kompetencji, że tak powiem, nie odbiera, tylko raczej to sprawstwo wzmacnia, wywołuje, dowartościowuje. To już mówił Bogdan. No dla nas bardzo ważny jest ten taki kontekst, można powiedzieć, NGO-sowy. Ważny podwójnie, dlatego że jedno ze źródeł tego, jakby skąd się w ogóle ten empowerment no pojawił jako pewna taka zasada przy realizacji różnych przedsięwzięć wspierających, no polega na tym, że dokładnie dwóch takich bardzo znanych intelektualistów, badaczy, ekspertów amerykańskich jeszcze w latach 70. mówili o tym, że to organizacje mają pozarządowe właśnie, nie biznes i nie państwo, mają taką szczególną rolę w takim właśnie uempowermentowaniu, bo właśnie służą jako takie struktury pośredniczące między obywatelami, a różnymi strukturami wyższego rzędu. I nam również chodzi o to, że my jakby trochę żeśmy się w ten sposób jako CAL i ISP, że tak powiem, poczuli w tym projekcie, że my właśnie mamy pełnić pełną funkcję mediacyjną, taką w rozumieniu nie tam godzić strony konfliktu, bo tutaj nie mówimy o konflikcie, tylko chodzi o to, że pracując w projekcie no, dla
Ministerstwa Pracy na zamówienie pewnych rzeczy, my jednocześnie nie trafimy, sami świadomie nie chcemy utracić takiego społecznego zakorzenienia, że to nie tylko chodzi o wykonanie pewnych zadań, ale no, działania, które bezpośrednio przynosi korzyść ludziom. I my z tego po prostu nie chcemy zrezygnować, to jest takie samo nasze uświadamianie się, że tak powiem, na drodze. Więc mamy to, wzmocnić, upodmiotowić, przywrócić sprawczość. I to jest raczej zmienić coś w człowieku niż zrobić dla człowieka, raczej wyposażać w pewne umiejętności niż dobra materialne. My jakby zupełnie nie krytykujemy wyposażenia w dobra materialne, znaczy jakby to też jest potrzebne, natomiast jakby w tym empowerment chodzi o te, o tą sprawczość, prawda? Czyli taką, co jestem w stanie zrobić niż, bardziej niż to, co posiadam. Ale co trzeba powiedzieć i na co trzeba zwrócić uwagę, bo z tym jakby jest zamiast coraz lepiej, to w naszym przekonaniu coraz gorzej, że ten nurt aktywizujący w całej polityce społecznej, w reintegracji zawodowej, w reintegracji społecznej, w pracy z niepełnosprawnymi, no niestety im jest jakby mocniejszy, im większy wpływ na bieg wydarzeń ma, tym właśnie odchodzi od zasady empowerment. I to jest problem, bo coraz bardziej staje się takim technokratycznym mobilizowaniem ludzi do pewnych form aktywności. My tymczasem mówimy, że tu chodzi o pewien taki rodzaj mobilizacji, która wyzwala sprawczość, poczucie sprawczości i poczucie podmiotowości. Więc jakby no chcemy no wyraźnie powiedzieć, że chodzi nam o taki współczynnik humanistyczny, jak to mówił Florian Znaniecki, i jakby, że to jest nieredukowalne, tak? Tego nie można zabrać, bo to przestaje być tym czymś, czym miało być. I teraz, co jest ważne, że to w naszym rozumieniu są takie dwie drogi, bo jakby ten to empower można adresować do tych, którzy są wspierani, czyli w tym naszym języku pomocy społecznej do klientów pomocy społecznej, adresatów działań, także organizacji socjalnych, ale jednocześnie, że to dotyczy również tych, którzy wspierają, czyli służb społecznych, przede wszystkim pracowników socjalnych, tych pracowników terenowych czy frontowych, tych pracujących bezpośrednio z ludźmi i wszelkiego rodzaju specjalistów od pomagania, jakby się nie nazywali, niekoniecznie muszą się nazywać pracownikami socjalnymi, których mamy w trzecim sektorze, szeroko rozumianym trzecim sektorze, czyli ogółu stowarzyszeń, fundacji, kościelnych podmiotów trzeciego sektora, wszystkich tych, którzy poza, że tak powiem, interwencją publiczną prowadzą działania wspierające. I taki przykład, żeby jakby pokazać tą oś tego, na czym nam zależy. No, to jest przykład kontraktu socjalnego, pokazujący, że w gruncie rzeczy jest to narzędzie, które mogłoby świetnie służyć do urzeczywistniania tego wszystkiego, o czym ja do tej pory mówiłem. Mogłoby, a w dużym stopniu nie służy. I to jest problem. Tak, bo no właśnie, no bo tutaj to jest pewne narzędzie, które mówi w ten sposób, że uruchamiamy sprawczość na samym dole. Tu chodzi o przywrócenie sprawczości temu człowiekowi, który jest wspierany, a polega to na tym, że ten ktoś jest pytany o zdanie, jak ma wyglądać ta pomoc. Właściwie ustalanie zakresu tej pomocy jest już właściwie pracą socjalną jako taką, no bo jest właśnie przywracanie pewnej sprawczości. Ode mnie coś zależy. Ktoś mnie bierze na poważnie, pyta się o to, co ja na ten temat myślę i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony powinien być również elementem sprawczości samego tego pomagającego, tego pracownika socjalnego, który po prostu ma wpływ na to, no uzgadnia, co tu będzie robił, próbuje się dogadać z drugim człowiekiem, czy z grupą ludzi, czy ze środowiskiem, ale w każdym razie ma poczucie, że to on się dogaduje. Tak? Tymczasem, no niestety, ale można to potraktować w ten sposób, że i niewiele do powiedzenia ma ten, kto jest adresatem wsparcia, i w gruncie rzeczy niewiele ma do powiedzenia ten frontowy, ten terenowy pracownik socjalny, bo po prostu jest już bumaga, w którym jest napisane, jaka to ma być treść i tylko trzeba wymusić podpisanie. A w dodatku liczy się jeszcze liczba tych podpisów, które się zgromadzi w odpowiedniej liczbie, bo kto ma więcej tych kontraktów, ten jest lepszym pracownikiem socjalnym w rozumieniu czysto takim administracyjnym. No i w tym momencie mówimy, no to gdzie ta szansa? Czemu ona się...
czemu ona nie gra jakby na korzyść, tak? I to jest no, taki przykład, który pokazuje właśnie, że mamy pewne instrumenty, mamy w pewien sposób drogę otwartą. Natomiast to niekoniecznie oznacza, że my osiągamy to, o co nam chodzi. I teraz chcielibyśmy dokładnie dzisiaj popracować w dwóch równoległych grupach i w jednej z nich bardziej odnieść tę zasadę empowerment do adresatów wsparcia, a w drugiej do wspierających. I to drugą grupę, tą dotyczącą wspierających, moderować będzie Tomasz Kaźmierczak, a tą dotyczącą klientów ja. Mamy w zanadrzu również jeszcze dwie kolejne dyskusje, które tak już wstępnie zapowiadam, które planujemy na następnym, tym kwietniowym spotkaniu. Jedna ma dotyczyć problematyki, w jaki sposób rozdzielić pracę socjalną i takie działania bardziej administracyjno-zasiłkowe. I to jest taka dyskusja, którą ma no, ze strony nas, inicjatorów, poprowadzić Ryszard Scharfenberg. I czwarta dyskusja, taka dotycząca, że tak powiem, łączenia tego, co projektowe z tym, co pozaprojektowe, którą będzie prowadził Bogdan. Oczywiście te rzeczy ze sobą, że tak powiem, jakoś zachodzą. My nie chcemy prowadzić jakiegoś takiego sztucznego, że po prostu nie wolno się na jakiś temat wypowiedzieć, bo nie należy do grupy. My jakby stawiamy coś, że tak powiem, w centrum namysłu, tak? Ale oczywiście wiemy, że w pewien sposób to się będzie zaziębiało, zresztą nawet się powinno zaziębiać, dlatego że to ma się przełożyć na jedną spójną całość. W każdym razie chciałbym się zapytać tak wstępnie, mając jakby te dwie ścieżki do wyboru, kto z Państwa, tak przez podniesienie ręki, byłby zainteresowany, żeby uczestniczyć w tej dyskusji dotyczącej upodmiotowienia, zwiększenia sprawczości samych służb społecznych? Niech, jeśli może, czyli Tomka Kaźmierczaka, grupę, prosiłbym o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziewięć. Dobrze. A kto dotyczącą upodmiotowienia, zwiększenia sprawczości klientów, adresatów wsparcia, jakby mógł ktoś podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, troszeczkę jest mniej. Gdyby ktoś jeszcze z tej pierwszej grupy zechciał się do drugiej grupy przyłączyć, no to będziemy zobowiązani, ale to w ramach, że tak powiem, wolności wyboru. Tak, Tomek? Czy ja mogę? Dwa czy trzy tygodnie temu dostałem, jestem na liście mailingowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych i tam pojawiła się propozycja nowej definicji pracy socjalnej. Pierwsza była tam, ta obecnie obowiązująca jest tam z końca lat 90. czy początku tak, 2000, tak. Więc teraz jest przygotowana nowa definicja. Jak ją przeczytałem, to zrozumiałem, że to empowerment nas wybrał, a nie my empowerment. Otóż w tej definicji w zasadzie jest tylko i wyłącznie mowa o empowermencie. Jeśli się zna mniej więcej, jak zmieniały się definicje pracy socjalnej na przestrzeni lat, no to różnica jest fundamentalna. W latach 60., 70. głównym pojęciem w tych definicjach była adaptacja, przystosowanie. Tak? Pomagać, to znaczy przystosowywać ludzi do środowiska społecznego. Ta definicja z 2001 roku, ona była taka przejściowa. W tej chwili, w tej nowej definicji nie ma ani słowa o przystosowywaniu. Jest tylko i wyłącznie mowa o empowermencie, to znaczy o tym właśnie sprawczości. Znaczy takie jest po prostu duch czasów, chcę powiedzieć. Znaczy taka jest natura współczesnego społeczeństwa, że współczesnego świata i to niezależnie od tego, czy to Polska, czy to Stany Zjednoczone, czy cokolwiek innego, tak? Może w Azji jest inaczej, ale to jest duch czasów. Tego po prostu wymaga logika współczesnego społeczeństwa. Budowania w ludziach sprawstwa. Jak dopowiadamy, to też jakby ważne, może dla osób spoza nieuczestniczących w 1.18 to nie jest istotne, ale z punktu widzenia uczestniczących to jest istotne, że my też się staramy w ten sposób, mamy to tak już chodziło, że tak powiem, tak nomenklaturowo zadanie tam drugie, trzecie, więc chodzi o to, że też staramy się, żeby ta inicjatywa, to forum empowerment było też takim elementem wspólnym,
nie tylko nas, tego naszego zadania, czyli CALU i ISPU, ale także tych organizacji partnerskich z innych zadań, czyli i WRZOS-u i organizacji współpracujących z WRZOS-em oraz tej całej koalicji organizacji, które się zajmują wyprowadzaniem ludzi z bezdomności. I mamy nadzieję, że nam się taki rodzaj też takiego poziomego porozumienia udaje tutaj budować. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.